Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy i tym razem witam was w grze Spec Ops The Line. Wiem, że miał być Medal of Honor Raid Assault jako kolejna seria, ale niestety, jeśli chodzi o czyste względy techniczne, Raid Assault jest po prostu niemożliwy do nagrania, w takim sensie, że moi drodzy, po prostu buguje się obraz całkowicie, w sensie albo mam czarny ekran cały czas podczas nagrywania, albo po ekranie wczytywania baguje mi się kartka z ekranu wczytywania gry i wtedy nie widać w ogóle, co się dzieje podczas gameplayu na ekranie, więc niestety, ale jeśli ktoś u mnie czeka na Raid Assault, no to muszę go zawieść, ale ta gra nie pojawi się nigdy u mnie na kanale, bo jej się po prostu nagrać nie da najzwyczajniej w świecie. Bo programy do nagrywania po prostu nie obsługują tej gry, nie działają z nią dobrze. Ale wracając do Spec Ops The Line, moi drodzy. Jest to produkcja wydana w 2012 roku i opowiada o oddziale Delta Force, o ich misji ratunkowej w Dubaju. Bo jak widzicie, mamy tu zawalone wieżowce i tak dalej. I właśnie mówię, akcja dzieje się w Dubaju. My się wcielamy w Johna Conrada, w dowódcę oddziału Delta Force, jeśli dobrze pamiętam. Powiem wam tak, ja grę przeszedłem tylko raz i było to w gimnazjum. I tą fabułę to ja pamiętam jak przez mgłę. Pamiętam tylko tyle, a właściwie jak przez piasek, hehe. A propos Dubaju. Pamiętam tylko tyle, że gra mi się cholernie podobała. Przede wszystkim za bardzo zaawansowaną fabułę, której muszę przyznać nie zrozumiałem przy pierwszym podejściu tak do końca. Końca, zwłaszcza zakończenia. Było to wszystko dla mnie takie dosyć tajemnicze, enigmatyczne i trochę ciężko było stwierdzić, co właściwie się stało. Więc mówię, fabuła naprawdę jest mocna. Od razu mówię, fabuła jest mocna, naprawdę. Może sam gameplay nie jest jakiś 1000 na 10, ale dla mnie, dla samej fabuły naprawdę warto zagrać. Dobra, także po 2 godzinach ogarniania problemów technicznych z Medal of Honor, później jeszcze z Fahrenheitem, bo chciałem go nagrać, też gra nie działa, po prostu super, nie ma tak jak kupić grę, która nie działa. No i w końcu padło na Spec Ops The Line, także gramy, musiałem znaleźć jakiś zastępnik, kampania. Wybierz rozdział, a to ja nie chcę wybierać rozdziału. Nie, czekaj, Andrzej, moment, nie, cofnij, stop. Nie mam pojęcia, ile rozdziałów jest w grze. Dobra, zacznijmy sobie, nowa gra. Czekaj, wybierz slot, na którym chcesz utworzyć nową grę. Może być tutaj, nie ma problemu. Dobra. Okej, teraz tak. Operacja bojowa, spacerek po plaży, misja samobójcza, fubar. Wydaje mi się, że operacja bojowa to jest normalny poziom trudności. Wrogowie są niebezpieczni i nie oddają łatwo pola bitwy. Tryb odpowiedni dla większości graczy. No właśnie, także weźmy sobie i lecimy. Zaczynamy z grubej rury, można powiedzieć. No i dobra, zostało nam jeszcze kilku wrogów do wybicia, także zajmijmy się nimi, musimy zniszczyć helikoptery. Okej, okay, no i mamy takie swego rodzaju intro. Trafiliśmy w sam środek jakiejś akcji, w ogóle nie wiadomo, co się tak naprawdę dzieje. Widzicie, Dubaj jest całkowicie do... No, jakby post-apo przeszło tutaj co najmniej. A moi drodzy, misja ewakuacyjna, ona została zaaranżowana z tego względu, że ogólnie wybucha tutaj jedna wielka burza piaskowa po prostu, która zniszczyła cały Dubaj. No i musimy ewakuować tutaj wszystkich ludzi i tak dalej. No misja ratunkowa po prostu, no ale jak widzimy, no... Widzimy to, z misji tej ratunkowej za wiele nie wyszło, co moi drodzy? No kurde, no strzelanie, o właśnie, help, pomocy i tak dalej. Łoż ty kurde! Rozwalam, lecę cały czas z nimi. No nie, tak jak mówię, gameplayowo muszę grać, nie jest jakaś 100 na 10, ale muszę przyznać, że fabuła w tej grze jest no świetna. Jest to jedna z najlepszych fabuł, jakie widziałem w strzelankach. Dokładnie, keep it steady i my się wszystkim zajmiemy, luźna guma. Dobra, także naparzamy dalej, moi drodzy, jakieś echo się pojawiło, okej. Okay. Wow, kurde, koleś leciał do śmigła. Niedobrze, ja pierniczę co. Oj, chyba nas burza piaskowa porywa. No, wlatujemy w burzę. Niedobrze. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, naparzajmy, będzie dobrze, ja wam mówię, dobra, zdjęty. Mam jeszcze jednego. Dobra, nasz protagonista John Conrad sugeruje, żebyśmy dali się w burzę piaskową, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, o kurde. Co się dzieje? Wow.
Matko Bosko, często Hosko, jak dupło. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Trzymać się, dotrzymam się, trzymam, Andrzej, trzymam się, spokojnie. Ale jumpscare. No dobra, no i to tyle, moi drodzy. Także tak się nasze losy potoczyły, prawda, już nie żyjemy, koniec gry, dziękuję za uwagę. Wcześniej. I ten wielokropek, wcześniej. Is John Conrad the greatest man I ever served with? Well, I don't know. There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now, the official story is still hazy about what happened next. All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 months ago. Then, 2 weeks ago, we picked up this transmission. Colonel John Conrad, United States Army. Has the evacuation of Dubai ended in walnąłem gafę, moi kochani, się wcielamy w Martina Walkera, a nie w Johna Conrada, przepraszam. Porąbało mi się, sorry. Hey, Cap! Captain Walker! What is it, Lugo? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that! Lieutenant Adams! I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or intel. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. Patrzcie na napisy. Jestem specjalnym gościem, zarąbiście. Tak, tam się zawsze pojawia nasz nick na Steamie, to jest fajne. This place has been designated a no man's land, which means we're not supposed to be here, so let's do this by the books, okay? Roger, Dodger. Okay, grab some cover. Okej, po spacjom też się kitramy. Check your sights. Tak, celujemy. Dobra. Nah, we're clear. Good. Powiem wam, moi drodzy, bardzo chętnie sobie tą produkcję przypomnę, bo grałem w to tylko raz, a właśnie pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem fabuły przede wszystkim w tej grze. Kurde, ale ładnie strasznie to wygląda. What happens in Dubai stays in Dubai. Come on, let's just find a way down. You got it. Drogę na dół, no dobra, tylko teraz pytanie, którędy ja mam się właściwie tutaj udać, nie wiem, panowie, pokierujecie mnie jakoś? Adams, coś... Jesteśmy z Adamsem i z Lugo, dobra, okej. To prowadźcie, panowie. A, pod shiftem. Kolejna gra, w której skakanie jest nad shiftem. Pod shiftem. No dobra, ich zostawmy, im już nie pomoże, o! That's enough, Lugo. We're just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Lugo, to widzę taki luzek. What mission? We're basically poking a dead dog with a stick. We have our orders. Locate survivors, leave the city immediately. Radio command from outside the storm wall. Send in the cavalry, we go home. Hey! No, nie wiem, Walker, czy to będzie takie proste. You fucking with us?
I am hurt, but you'd even ask. Ain't nobody here, man. Sounds like the transmission. Huh. Could have sworn I heard somebody. Come on, let's just get this over with. Zlokalizujemy tryb sygnału SOS, no dobra. Przytrzymaj lewicę, przeskoczyć w ruchu. Anyone out there? Doctor says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Oh, you're taking his side now? When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3-to-1 sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. Lugo, nie mogę z ciebie, ale już cię lubię, już cię lubię. Dobra, moi drodzy, przemieszczajmy się dalej. No dobra, czyli stąd jest sygnał. It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. God damn it. Walker, you better come see this. O kurde, niedobrze. Oh fuck. That's putting it lightly. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Well, that doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. No i zaczynamy chyba pierwszą strzelaninę. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Marszczynunci, magaf mi zanim mam rajs. Kurde, nie wiem, strzelać czy nie strzelać. Maybe we can understand each other better. I got in Torim half bezanim. Good call, Lugo. This could go south real fast, Walker. Oh, shit. Any ideas? See that bus over there? It's filled with sand. Push comes to shove, shoot out the window. Might give us an advantage. The damned? Hey, you need the damned 33. No dobra. To lecimy w takim razie, moi drodzy. Pierwsza strzelanina. Ale w miarę łatwo poszło. Dobra, dobra, dobra. Okej, lecimy, moi drodzy. Strzela się przyjemnie, muszę przyznać. Ale tak jak mówię, ja tej gry tak bardzo nie pamiętam. Dobra, dostał. O kurde, 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 kitramy, kitramy. Spokojnie. Komenda ogłuszenia, wciskę trzeci. Co to jest komenda ogłuszenia niby? Aha, takie coś, dobra. Okej, no to lecimy w takim razie. Przez kurde, ale czemu skok jest na shifcie, no? Jest irytujące trochę. Dobra, lecimy, panowie, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Oż ty kurde. No dobra, ale to raczej nic sam nie zrobi ten granat chyba, okej. Billboardy, ale jakie aha, tam, dobra. Okej. Czyli możemy też wydawać rozkazy w tej grze, no to jest spoko, muszę przyznać. Nie pamiętałem tego, szczerze mówiąc. Dobra. Okej, zdjęty. Kurde, panocki trochę was tutaj jest, ale spoko, damy radę na luźnej gumie. Dobra, pięknie. Tylko mamy strasznie mało amunicji już do M-ki, to mi się nie podoba. Będziemy musieli chyba zmienić sobie za chwilkę broń, moi drodzy, czekajcie, tutaj nie... Mikro M9, nie podoba mi się. Dobra, zostawimy na razie M-kę. Zobaczymy, co będzie dalej. Lewy shift attack wręcz, dobra? O kurde! Spójrz na jej głowie, nie czyni lewy shift, aby dokończyć egzekucji. Co? A, teraz, dobra. Okej, rozumiem. Dobra. Thought we were rescuing people. The hell was that? I'm picking up a distress call. Patch it through. 33,
Desert Dispatch. This is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Shit! Mark's it down! We need backup! Lugo, distance. About 100 yards away. Let's move! Co lecimy, uratuj patrol Alfa. No dobra, o kurde. Nie. Spokojnie. Dobra, ciężko się celuje trochę. Ale jestem skistrany, skubany z tą osłoną, no. Aj, come on, nie, dobra, tak to nie przejdzie, moi drodzy. Biegniemy. Ja pierdziele, już żech zginął. Chciałem do osłony tylko dobiec, ja pierniczę. Dobra, wczytaj mnie to. Pierdziele, jaki jestem dup. Ale wiecie, że ja lubię grać szybko, nie? A to jest właśnie... ten mój błąd, no, że gram szybko. Nie, no halo, ale daj się ruszyć, panie z respa, może, co? Tu się nie skitram. Dobra. Dostał chyba, mamy to, dobra, pięknie. Okej. A to już tak jak Walker powiedział, moi drodzy, no mieliśmy tutaj ratować ludzi, a my się strzelamy już o samym starcie tak naprawdę tej przygody. W sumie nie wiadomo, o co chodzi. Dobra, no i niestety zostałem z trochę beznadziejną bronią na dystans. No dobra, spoko, poradzimy sobie. Dobra, dostał. Kurde, tylko co ja mam z tą 50-ką zrobić? Kurde, dostał chyba, dobra, pięknie. No co, move, man, ja nie mam z czego strzelać, stary, jak ja mam tu się ruszyć? Dobra. Okej, musimy koniecznie, moi drodzy, zmienić broń, bo tym to nie przejdzie. Czekajcie. Co ty mi dasz? Mikro 9, no dobra, no... Innej broni jakby nie mam do wyboru, więc... Strasznie szybko amunicja tu się kończy, to jest też problem, no ale spoko, damy jakoś radę. Lecimy po ten patrol Alfa, miejmy nadzieję, że nic mi się nie stało. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. No, czyli powoli tam docieramy. Our guys are pinned down in the fuselage. We ain't been spotted yet. Might want to equip silencers. Zamontuj tłumik, okej. Dobra, to mi się podoba. Pięknie. Okej, czyli możemy działać trochę po cichu, to mi się podoba. Dobra. Jak za nami? Co za nami? Z której flanki? Kurde! Nic nie widzę. Czekajcie, jak się kitrało? Shiftem, spacją, dobra. Ja pierdzielę, ja w ogóle nie mam broni na dystans, to jest niedobre. Czekajcie, może przejdźmy sobie tutaj. Aha, oni aż tam na skrzydle są, ja pierniczę. Dobra, dostał. Ale nie zginął niestety. Dobra, jeden padł. Kurde, pewno, że Phoenix strzelanie jest fajny, szczerze mówiąc. Sympatycznie mi się w to gra. Dobra. Ja cały czas na tym skrzydle, skuba. Nie chcę zginąć tak głupio jak poprzednio. Niego trafiam? W ogóle chyba trafiam. Dobra. Okej, przemieśćmy się gdzieś dalej. Dobra. Kurczę, nie widzę ich w ogóle. Rozejrzyjmy się tu spokojnie, tu jest jeden chłop. I tu mamy kałacha. Dobra. Okej. O matko, z tego kałacha to się strzela. Strasznie dziwny odrzut ma, powiem szczerze. Zupełnie nie jak w CS-ie. Dobra, lećmy dalej. Tam ten Marcel niestety nie żyje, no ale dobra, spoko. Może uratujemy tego drugiego, miejmy nadzieję. Dobra, uwaga. Okej. Co ty panowie? O, M4A1 moje, dobra. Odzyskajmy w takim razie. I teraz uwaga. Kurde, niestety chyba mi się amunicja skończyła. Co jeszcze nie? Nie, mam jeszcze trochę ammo, dobra. Kurde, który to? Gdzie on pruje? Czekajcie. Dostał. Dobra. Kitra Walker. O kurde. No to niedobrze. Mitamina Walkera mnie rozwala, jak on taki ledwo żyje. Biedaczek. Dobra, czekajcie.
Okej, okay, dobra, musiałem to tak zrobić, na szczęście żyje. Walker, spokojnie, dojdź do siebie, nie wychylamy, czekamy. Dobra. Okej, okay, pięknie. Dobra, tylko teraz tak, musimy sobie koniecznie broń zamienić, moi drodzy, bo nie mam amunicji. Tylko co by tu sobie... Czekajcie. Co oni mają za bronie? Shotgun? Nie wiem, czy ja chcę shotguna, no ale dobra, niech będzie. Chyba większego wyboru nie mam. Dobra, może... A, od tej strony wyjdziemy, dobra. Kurde. No i co teraz? Hurry up, Walker, and act fast, Walker, or he's dead. Dobra, myślałem, że mamy poczekać czy coś, jakieś negocjacje, ale widzę, że nie. Dobra, udało się. You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, all right? Forgive me. They took McPherson. You gotta find him. We will, but I need you to tell me where they took him. They took him to the nest. 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 All right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. Got multiple tracks headed north. Then we follow them. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. To było moje pierwsze skojarzenie. Dobra, moi drodzy. Ale myślę, że tutaj już sobie ten pierwszy odcinek zakończymy. Nie wiem w sumie, w którym jesteśmy rozdziale. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Gra chyba jako tako nie dzieli to na rozdziały, tylko później. Chyba tam w menu możemy się dowiedzieć, w którym jesteśmy rozdziale, ale dobra. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten pierwszy odcinek się wam podobał. Mam też... Znaczy, chcę trochę pogadać pod koniec. Mam też nadzieję, że nie jesteście mnie źli z tego względu, że nie będzie Medal of Honor na kanale, ale tak jak mówię, ta gra po prostu pod względem technicznym jest niemożliwa do nagrania, bo za każdym razem, nieważne jakim programem nagrywam, próbowałem Actionem, OBS-em, Streamlapsem nawet, Shadow Playem, nawet Frapsa pobrałem. Nic, po prostu żaden program nie działa dobrze z Medal of Honor i nie chodzi o program, tylko o Windowsa. Na Windowsie 10 tej gry nie da się po prostu nagrać, jest to pobagowane, zepsute i nie ma takiej opcji. Więc niestety, ale to Salt u mnie na kanale najprawdopodobniej się nigdy nie pojawi, a szkoda, bo bardzo zależało mi na nagraniu tej gry. Powiem wam, że moją drugą próbą, w sensie grą drugą, z którą próbowałem, był Fahrenheit. No z Fahrenheitem też mi nie wyszło, bo gra się w ogóle nie uruchamia. Także no to też śmiesznie, fajnie kupiłem grę, która nie działa, po prostu genialnie, żeby nie było, naprawiałem jak się tylko dało. No i moi drodzy, wiecie, zacząłem przeglądać bibliotekę Steam tak trochę w panice, bo nie wiedziałem w sumie, co mam nagrać tak naprawdę. Moje plany się trochę totalnie posypały, totalnie trochę, no. Moje plany się zupełnie właśnie posypały propos nagrywania i nie miałem pojęcia w sumie, co mam nagrać, no ale przeglądałem bibliotekę Steam, no i patrzę Spec Ops The Line, tak sobie myślę, dobra, to jest to, moi drodzy, to jest ta gra, bo pamiętałem, że była super, więc nagramy ją sobie z ogromną chęcią. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku ze Spec Ops The Line. Na razie!